Dzisiaj ponownie jestem na fotelu stomatologicznym, tym razem u pani Pauliny. Pani Paulina jest higienistką stomatologiczną w Centrum Medycznym Grappa Medica. Chciałam panią Paulinę zapytać o piaskowanie. Co to jest piaskowanie? Czy ono jest nam potrzebne i czy to jest taki zwykły piasek, czy jakiś inny? Nie, to nie jest zwykły piasek. Nie jest to piasek z piaskownicy. Są to cząsteczki wapnia. Wsypujemy je, ten piasek, do takiej specjalnego przyrządzenia, które nazywa się piaskarką i pod wpływem powietrza i wody rozprowadzamy po zębach, w odpowiednim oczywiście ułożeniu tej piaskarki. Piaskowanie to jest zabieg, który służy usunięciu osadów zębów, które powstają pod wpływem jedzenia, osadów z jedzenia po prostu. Te osady niestety czasami są w takich miejscach, że trudno jest rozpoznać, czy jest to właśnie już osad, jeszcze osad, czy już próchnica. Dlatego zalecamy ogólnie zdejmowanie kamienia i piaskowanie tuż przed wizytą u stomatologa, przed przeglądem stomatologicznym. Wtedy lekarz ma po prostu jasną sytuację, że te zęby lub to przebarwienie nie jest osadem z pożywienia, tylko niestety już próchnicą.